Zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym wam powiedzieć, że życzę wam najlepszego z okazji Nowego Roku i świąt. I w związku z tym, że ten film jest po 24, czyli pewnie już wszyscy dostali swoje prezenty, to napiszcie mi, co dostaliście, bo jestem trochę ciekawy i życzę wam miłego oglądania. To jest mój setup. Hey, that's pretty good. I jeżeli ktoś oglądał mój poprzedni odcinek ze stanowiska, to na pewno widzi wielką różnicę. Najpierw powiem o rzeczach, których tu wcześniej nie było. Takich jak na przykład ten oto wielki, piękny monitor. Monitor od AOC 75 Hz. Kupiłem go na początku, bo był tańszy niż ten główny monitor, który dopiero będę miał. A ten jest super i będę go w przyszłości używał do czytania czatu, jak będę miał mocniejszy komputer niż ten laptop. Bo no niestety na nim czytać czatu nie mogę, jak streamuję. Ale dlatego mam tutaj ten oto tablet, na którym czytam czat. Obok zaraz tego monitora widzimy wspaniały mikrofon Novox NC1. Jest mega, super się go używa. Super mikrofon, polecam go. O, i warto wspomnieć, że do wszystkich tutaj z tych rzeczy będziecie mieli linka w opisie, oprócz do tego laptopa, bo to szajs i nikt by go nie chciał, naprawdę. Ruszajmy dalej, więc tutaj mam mój headset stand, na którym są Arctisy 5 od SteelSeries. Mega słuchawki, używam ich do wszystkiego i bardzo mi się podoba w nich to, że jeżeli podepnie się je pod USB, tak jak ja mam je teraz, to w programie SteelSeries Engine jest mega wiele opcji customizacji dźwięku, co jest super. Więc jak się gra, jak się ogląda, jak się słucha muzyki, można mieć inne ustawienie dźwięku, co wszystko jest mega i naprawdę, no, umila czas tego, co akurat robimy. I kolejną rzeczą z SteelSeries będzie klawiatura. Apex 3, też spoko klawiatura i dopiero niedawno dowiedziałem się, że ma tam taki guziczek z tyłu, który się świeci i on faktycznie coś robi, ale klawiatura też super. Membranowa, bardzo fajne podświetlenie, też w programie jest mega dużo opcji i bardzo mi się podoba numpad, którego będę używał, jak będę bardziej zaawansowanym streamerem, do na przykład przełączania scen, ale w związku z tym, że no jeszcze nie jestem, no to no po prostu go nie używam, ale tak, to klawiatura mega. I przejdźmy teraz do myszki, to jest Logitech G502, ale będę pewnie wracał do Sensei, bo nie mogę się przyzwyczaić do tej myszki, ogólnie jest super, jak wszystko tutaj, oprócz tego laptopa, ale pewnie za parę dni będę już grał znowu na Senseju, dlatego ta pójdzie w zapomnienie niestety przeze mnie. I ostatnią rzeczą, która jest tu nowa, to w sumie jest ten tablet i on nie jest do końca nowy, ale dopiero niedawno znalazłem jego mega zastosowanie, bo przypomniał mi się, że jest YouTube na urządzeniach mobilnych, więc żeby nie obciążać tego klocka, czytam czat na tym tablecie i naprawdę mega się fajnie czyta czatek. Tutaj mam grę, a tutaj mogę sobie czytać czat. A tak to do niczego innego go praktycznie nie używam. I obok tabletu mamy tutaj jedną z najważniejszych rzeczy w moim stanowisku, czyli przypominajkę o tym, żebyście używali kodu MartinBTW przez X. Ja zachęcam i w ogóle też możecie zastanawiać się, Martin, czemu to jest świąteczne? Czemu świąteczne stanowisko? Ano, bo mam tutaj lampki wszędzie, te świąteczne, które zapożyczyłem z paninki, że tak to powiem. Tutaj mamy też klimacik zimowy na tapecie, mega tapeta, mamy wszędzie. I mamy bombki, światełka na parapecie. A jeszcze w sprawie konkursu było, żeby powiedzieć, do czego służy nam RTX Broadcast, jak może nam poprawić pracę. I nie wiem, czy to się zalicza do tego, ale ja osobiście nagrywam Shadowplayem, tam GeForce Experience. Jedni mówią tak, drudzy mówią tak. To jest mega, bo nie muszę używać OBS-a, tak jak inni, co obciąża bardzo, no, moją machinę wojenną tutaj. Więc mogę łatwo nagrywać, mogę klipować rozgrywkę, co też często robię. A jak już streamuję, to streamuję NVEC-iem, bo naprawdę jest o wiele większa jakość, nie, o wiele lepsza jakość, jak się streamuje NVEC-iem niż czymkolwiek innym, więc to też jest plus. I to chyba było na tyle z mojego stanowiska. Nie wiem, co tutaj dalej mam wam pokazywać. A nie, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W ostatnim stanowisku widzieliście to krzesło, które teraz służy jako podkładka do PlayStation i do niczego więcej, bo to krzesło jest okropne. I proszę państwa, jest upgrade krzesła. Boom! Super krzesło, wiem, ale spokojnie, to krzesło kosztowało mnie około 2000 zł, jest z kanadyjskiego drewna, świeżutkie, nowe, wcale nie jest zniszczone ani trochę, wcale na nim nie leży poduszka, ona też była już fabrycznie tutaj zrobiona, super miękka podusia i ogólnie kozackie krzesło. Więc to było na tyle z mojego świątecznego stanowiska, które pewnie w styczniu będę zmieniał, jakkolwiek, jakbym go nie zmieniał, więc pewnie to wszystko się i tak zmieni. I no nie wiem, co tutaj dłużej mówić, na stanowisko jak stanowisko, nie jest jakieś super mega. O, i jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że jeżeli przypadkiem wygram ten konkurs, co szczerze wątpię, ale jeżeli wygram, to większość rzeczy z tego konkursu pójdzie dla was, bo no ja już mam rzeczy do stanowiska, a niektórzy nie mają, więc na przykład klawiaturę, myszkę, słuchawki mogę rozdać wam. To było na tyle i widzimy się pewnie już po nowym roku.